Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zupę z papryki pieczonej. Mam tutaj dwie duże papryki. Opiekłam je w piekarniku 20 minut w 200 stopniach i dałam do woreczka nylonowego na 10 minut, aby obrać skórę. To mam pieczoną paprykę. Tu mam 3 pomidorki, 2 ząbeczki czosnku, 1 cebulę i 1,5 litra wywaru. Na patelni mam 2 łyżki tłuszczu. Rozgrzewam tłuszcz i podsmażę cebulę z czosnkiem. Cebulę pokroję w kosteczkę. Czosnek również pokroję w kosteczkę. Nie musi to być za drobna kosteczka, ponieważ zupa będzie miksowana. To będzie zupa krem z pieczonej papryki. Tu już dajemy na rozgrzany tłuszcz. Niech to się przysmaża. Należy to mieszać. Pokroimy również pomidory. Też pokroję w większą kostkę, ponieważ to wszystko będzie miksowane. Cebulę należy powiększyć. Cebula nam się podsmaża. Teraz będziemy obierać paprykę. Paprykę też należy obieramy ze skóry i też usuniemy gniazda nasienne i też pokroimy większą kostkę. Teraz bym potrzebowała mniejszy nóż, ponieważ papryka jest bardzo gorąca. Kroimy ją na pół i należy usunąć gniazda nasienne. Dokładnie wybierzemy, a później ją obierzemy ze skóry. Tutaj mamy jedną i jeszcze będziemy mieli jedną. I już paprykę mamy podzieloną. Jest ona bardzo gorąca, bo przed chwilą ją wyciągłam z piekarnika, więc ona leciutko w paluszki parzy, a teraz ją będziemy obierać ze skóry. Muszę wziąć ręcznik papierowy. I będzie mi wygodniej tak na ręczniku. Skóra ładnie się schodzi z naszej papryki. Już to mam obraną. Teraz następną sobie obiorę.
muszę pomieszać cebulę. Ona nam się równomiernie przysmażyła. Cebula się smaży. A ja obieram paprykę. Zupa jest bardzo smaczna. Papryka nada taki charakter zupie. I do tego damy czosnek, przysmażoną cebulkę i pomidory. Tu już mam następną paprykę ubraną i zostały mi te kawałeczki. Ta też już jest ubrana i jeszcze te kawałeczki. Jest to dosyć żmudne. W pewnym wieku trzeba mieć okulary, aby paprykę ubierać. No ale zupa jest smaczna. Wywar mam już przygotowany. Wywar mam 1,5 litra wywaru. I jest przepis na moim kanale, na który serdecznie zapraszam. Tutaj mam ten wywar, 1,5 litra wywaru. I zaraz połączymy zupę, zagotujemy, zmiksujemy i będzie pożywna zupa z pieczonej papryki. No, już tutaj obrałam. Paprykę mam obraną. Należy deseczkę lekko przetrzeć i będziemy ją, paprykę też, kroić w taką większą kosteczkę, ponieważ ona również będzie miksowana. Cebulę przemieszam. Paprykę się tu już ładnie zaczyna rumienić. I teraz będziemy łączyć zupę. Do garka przelewam wywar. Dorzucam pokrojone pomidory. Paprykę. I przekładam zrumienioną cebulkę. Smażyłam z czosnkiem i to już i teraz będę to gotowała 10 minut, później doprawię i zmiksuję. Nasza zupa jest ugotowana, należy ją zmiksować.
mam zmiksowaną, doprawiamy ją pieprzem, bazylią, papryką, solą uważamy, ponieważ mieliśmy już wywar doprawiony i zupę należy spróbować. Idealna zupa z pieczonej papryki. I oto zupa z pieczonej papryki.